i pomyśleć, że kiedyś to przychodziło setkami tysięcy. W jednym kartonie przychodzi 500 sztuk, a ja byłem świadkiem na lotnisku w Warszawie, jak stały całe sztaple tych kartonów. Czyli jednorazowo kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy w jednym transporcie. Za chwilę mnie walnie balucha. Dzisiaj jesteśmy w sosnowieckim egzotarium. Będziemy kręcić materiał o żółwiu czerwonolicym, czyli sztandarowym gatunku, który jest zwierzęciem inwazyjnym w Polsce. To jest zbiorowisko żółwi przyniesione przez ludzi. Podrzutki. Podrzutki różnego typu, w sensie znalezione w koszu na śmieci, podrzucone do oczka wodnego, najzwyczajniej wrzucone do ogrodzenia. Więc tutaj jest wszystko. No nic, no to jest żółw czerwonolicy. Myślę, że w tysiącach polskich domów żyje ten żółw do tej pory, mimo że główny import tego żółwia do Polski i do Europy był w latach 90. Do tego stopnia, że prawdopodobnie do Polski trafiło około 500 tysięcy tych żółwi. I wszystko jest w porządku do momentu, kiedy ten żółw żyje u nas w domu. W momencie, kiedy wypuścimy go do przyrody, do stawu, do rzeki, do jeziorka, automatycznie staje się gatunkiem inwazyjnym, który zagraża naszej rodzimej przyrodzie. No w jaki sposób ten żółw zagraża naszemu środowisku? No wystarczy, że wypuścimy go do stawu czy do rzeki, gdzie żyje nasz żółw błotny, Emys orbicularis. To jest dosyć mały gatunek i łagodny, a żółw czerwonolicy jest dosyć duży, bo to jest około 30-35 cm i agresywny. Także wystarczy, że żółw czerwonolicy pokaże się w okolicy, to żółw błotny już ucieka z tamtego miejsca i zostawia te dobre siedliska, które miał zagospodarowane żółwiowi czerwonolicemu. Czyli przejmuje terytorium, przejmuje pokarm? Tak, przyjmuje najlepsze miejsca do znoszenia jaj, najlepsze miejsca do polowań i tak dalej. A jest w stanie się rozmnożyć w naszym środowisku? No na szczęście nie. To jest tak, że potrafi się rozmnożyć w tych ciepłych europejskich krajach typu Francja, Hiszpania czy Włochy, ale nasze lato jest na tyle krótkie i chłodne, że jajka po prostu się nie wylęgną. Nawet jeśli samica by złożyła te jaja, z tych jajek nie wyjdą żółwie. Tak, no żółw czerwonolicy wygląda dosyć niegroźnie, ale to jest jeden z sztandarowych przykładów gatunku inwazyjnego na świecie. On się rozprzestrzenia i w Europie, ale i w Azji. Nie? Także on jest w czołówce zwierząt, które zagrażają naturalnemu środowisku. No oprócz tego rejonu świata, gdzie on występuje naturalnie, nie? Czyli w Ameryce. Amerykański? Tak. Żółw ninja. A czym się różni nasz żółw błotny od żółwia czerwonolicego? Nasz żółw błotny jest mniejszy, jest czarny, z białym albo żółtym nakrapianiem. No i jest takim gatunkiem płochliwym, takim, który zawsze czerwonolicemu żółwiowi ustąpi. W czasach, kiedy ten żółw przychodził masowo do nas, to w sklepach zoologicznych sprzedawano go bardzo często kłamiąc, po prostu mówiąc, że to jest żółw, który jest karzełkiem, który zostanie takim małym zielonym kapselkiem. Do tego sprzedawano małą plastikową miseczkę z palemką. Jak się okazywało potem w praktyce, ten żółw w krótkim czasie z tej małej miski z palemką wyrastał i wyrastało z niego o takie 20-30 cm zwierzątko, u którego musimy często sprzątać wodę, ponieważ zaczyna śmierdzieć. Czyli kończyły w najbliższych zbiornikach wodnych. Tak, jeśli komuś wyrósł taki żółw i no, przeszła mu ochota na opiekę nad nim, to lądował w stawie, w fosie, rzece, oczku wodnym i tak dalej. I doszło do momentu, kiedy poważnie było go za dużo już w naszym środowisku?
Tak, no w niektórych ogrodach zoologicznych było po kilkaset sztuk. Przychodzili zwiedzający, którzy wyrzucali tego żółwia gdzieś na wybiegi w ogrodach zoologicznych. I wtedy wszedł nakaz chipowania tego? No tak, jak w momencie, kiedy już nie potrafili sobie z nim poradzić, no to wszedł zakaz importu tego żółwia generalnie do całej Unii Europejskiej. Także ten gatunek żółwia czerwonolicego plus kilka gatunków pokrewnych, typu żółtolicy na przykład, też weszły na ten zakaz. Czyli wszystkie żółwie, które potrafią przeżyć naszą polską zimę, czy generalnie naszą zimę tu w Europie, zostały zakazane. Żółwi fajny, żółwik, nie? A taki negatywny bohater. No. I negatywny, to zależy jak się do niego podchodzi, nie? Znaczy, no póki jest u nas w domu, to jest nasz domowy pupil, nie? W momencie, kiedy uwolni się go do przyrody, do naszego środowiska, to jest automatycznie negatywny bohater, bo staje się gatunkiem inwazyjnym, obcym naszej rodzinnej przyrodzie. Jest ten żółw w stanie się oswoić, przyzwyczaić do człowieka, czy to no będzie zawsze? Tak, w komentarzach będzie, że wiele osób hoduje tego żółwia do tej pory i że to jest ich ukochany pupil i że w ogóle reaguje na imię i tak dalej. Także to jest dosyć inteligentny żółw. Piękna, duża, wyrośnięta samica. A po czym poznajesz, że to jest samica? No w tej wielkości może być tylko samica. No tu ze względów jakby to technicznych. W niej się musi zmieścić kilka jajek. Samce są zazwyczaj o wiele mniejsze, nawet o połowę mniejsze. No i te pazury tu z przodu, samce mają bardzo długie, takie jak szable. O. Coś się ulało. Tak, wylało się coś z żółwia. I co, jak ma takie długie pazury, to znaczy się, że samiec? Chłopczyk, tak. No i to jest typowo czerwonolice. Obojętnie, czy czerwonolicy, czy żółtobrzuchy, czy żółtolicy, różnice pomiędzy samcami i samicami są takie same. Długie pazury. Tak. I ogony. Długie. I samica, duża masa, 30-35 cm. Do polskich granic zbliża się inny gatunek, który do tej pory nie występował w Polsce, czyli szakal złocisty. Ale akurat w przypadku szakala złocistego jest zupełnie inna sytuacja. Ten gatunek sam powolutku zbliża się do polskich granic i nadejdą takie czasy, że będzie żył również w Polsce. Ale tutaj człowiek nie ma żadnego wpływu na to, a z żółwiem czerwonolicym to myśmy zawinili, importując z Ameryki setki tysięcy tych żółwi do Europy. A chcieli to samo z jaszczurowatym zrobić, nie? Tak, no jaszczurowaty też jest w tej chwili wciągnięty na listę zwierząt inwazyjnych, ale on na szczęście jest na tyle drogi, także, że jeśli chce się ktoś w końcu pozbyć jaszczurowatego, to zazwyczaj go nie wyrzuca do rzeki, do stawu, tylko oddaje do hodowli innemu hodowcy. Także tu jest o wiele mniejsze zagrożenie no, na to, żeby ten żółw masowo się pokazał w naszej przyrodzie. A niestety czerwonolicy jest na tyle tanim żółwiem, że no, nie szanują go ludzie po prostu. Ten żółw w tej chwili, żeby no, żył sobie legalnie i spokojnie, powinien dożyć u Was już do końca swojego żywota. Tak, te wszystkie żółwie, które tutaj są w tym oczku wodnym, są zarejestrowane i zaczipowane. Znaczy, jeśli by gdzieś złapano żółwia z czipem, wiadomo, że on uciekł tu z tego miejsca. A teraz Was zaskoczę. Zwierzątko nietypowe dla mnie. To jest królik. W Polsce pupil i słodziak, ale w Australii niebezpieczny szkodnik i gatunek inwazyjny. To znaczy jakieś 160 lat temu ktoś wymyślił sobie, że wypuści 24 króliki i będzie sobie na nie polował. Okazało się, że króliki zaczęły mnożyć się tam jak króliki, ponieważ odpowiadał im ciepły klimat i brak naturalnych wrogów. No i zaczęło się tak, że cała Australia powolutku była opanowywana przez
przez ten gatunek inwazyjny, którym jest królik. W pewnym momencie wybudowano płot o długości ponad 3000 km, żeby zatrzymać tego królika na jakimś zamkniętym obszarze. Potem zaczęto sprowadzać do Australii różne choroby królików po to, żeby je zwalczać. No w tej chwili sytuacja jest już opanowana, ale przez wiele, wiele lat królik niszczył całą Australię, niszczył uprawy, niszczył zieleń i doprowadzał na przykład do erozji gleby. Także taki niepozorny słodziaczek wypuszczony w nieodpowiedzialny sposób w innym, obcym terenie może spowodować olbrzymie straty dla ludzi i dla przyrody. Królik Bugs. Rząd wyznaczył ogromną nagrodę dla tego, kto wymyśli sposób, w jaki sposób wytępić królika w Australii. Nie? Także różni naukowcy, różni nawiedzeni pomysłodawcy się głowili nad tym, w jaki sposób można by tego królika wytępić. Między innymi widziałem kiedyś taką maszynę, która rozsiewała trutki na króliki. I to jest też właśnie pomysł Australijczyków z tamtych lat. A nie wystarczyłoby tysiące pytonów wypuścić? No, nie, ale całkiem na początku to w ogóle do nich masowo strzelano, nie? Ale oczywiście to nic nie pomogło. One się tam świetnie czuły. Zaaklimatyzowały się w taki sposób, że dla nich to był raj. To była chyba jedna z najszybszych ekspansji zwierzęcia inwazyjnego, jakie w ogóle miało do tej pory miejsce i było notowane. Czyli też nie polecamy wypuszczać takich króliczków domowych na wolność u nas? Znaczy u nas żyje królik europejski w postaci dzikiej i to w kilku województwach w Polsce. No dobra, ale jeżeli wpuścić takie domowe do naszego ekosystemu, to tak samo zaczną się mnożyć. Tak, ogródek jest przekopany i w krótkim czasie jest cała masa małych króliczków. Bardzo ładny jest w typie. Krótki pyszczek i krótkie uszko. Tak, o, ciach. Pięknie przejdzie przez jakieś szerokie gardło. On jest bardzo dobry, bardzo ładny w typie taki, jak powinien być króliczek miniaturowy.